mamy dzisiaj... Cześć, tu Hanna. Mamy dzisiaj 1 sierpnia 2021 roku. I moim gościem, jak widzicie, jest Gracjana z Hiszpanii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wiedzy i technologii z wyższych wymiarów. Dlaczego? Dlatego, że Gracjana już od wielu lat łączy się w regresjach, ma regresję dla pewnych osób, które są jej medium, ma regresję, w których dowiaduje się z wyższych wymiarów, od skąd chodzimy, jaki jest nasz cel, jak sobie radzić z rzeczywistością i dowiaduje się wielu rzeczy. Jej medium ostatnio, takie najsłynniejsze, to jest Michał i drugie to Weronika. A poprzednio były też inne osoby, inni ludzie byli w regresji i też dowiadywaliśmy się ciekawych rzeczy wiele, wiele lat temu. Ale ostatnio najczęściej regresje są z Michałem albo z Weroniką. Ja będę miała do Gracjany trochę pytań od widzów. Już zaznaczam, że pierwsze pytanie będzie, co będzie w sierpniu, więc to może potem pójdzie na regresję, żeby ustalić, co będzie w sierpniu. Ale zanim stwierdzimy, co będzie w sierpniu, to zacznijmy od podstaw, czyli zacznijmy od tego, kim jesteśmy, po co tu przychodzimy, czy jesteśmy tylko tu w fizyczności, czy istnieje tylko fizyczność, czy jest coś więcej i to coś więcej, co to jest? Witam wszystkich serdecznie, słuchaczy, widzów. Pozdrawiam z gorącej Hiszpanii. Dziękuję Haniu za zaproszenie do programu. No, temat jest bardzo rozległy, głęboki, szeroki, także na dużo, dużo dni i albo tygodni można by było przez te wszystkie zbiory, które mam, doświadczenia i informacji można by było przekazywać. Ale najważniejsze jest, to było pytanie teraz twoje, kim jest człowiek? Człowiek to jest coś stworzonego, ciało stworzone tutaj na ziemi. Nie należy do innego wymiaru, to jest wymiar ziemski, ciało. Tak? I właśnie chciałam jeszcze tylko tutaj zaznaczyć, że już rozmawialiśmy przedwczoraj chyba nie o tym, że no nieraz są przykre sytuacje dla matki, no nie życzę nikomu. Sama mam 4 dzieci, wkrótce 12 wnuków będę miała, 12 w drodze. I że dzieci umierają przy porodzie, nazywa się umierają, martwe ciało się umiera. Energia po prostu nie chce doświadczać albo nie zgadza się z umysłem ziemskim, bo ciało fizyczne posiada umysł ziemski, nieświadomość uniwersalną. Jeżeli już jest konflikt w łonie matki, to dusza, którą nazywamy dusza, bo to są inne znaczenia, ale żeby po prostu ta energia, teraz wytłumaczę, po prostu opuszcza to ciało. Nie ma sensu dla niej, tak? Jeżeli już jest w konflikcie z ciałem fizycznym. To jest moje wyjaśnienie. Może ktoś ma lepsze wyjaśnienie do tego, ale to są informacje, które ja mam. I teraz ja mówię o energii, która po prostu zasiedla ciało fizyczne. My jesteśmy potężnymi istotami. My mówimy duchowe, mamy tam też ciała, to jest inna konsystencja. Mamy ręce, włosy, oczy, poruszamy się, macamy, dotykamy i rozbudowujemy, myślimy. Tak? Jesteśmy czystymi istotami, które są nieskażone jakimś brudem, nienawiścią, chęcią posiadania. Tam tego nie ma, bo tam posiadasz wszystko. Jesteś wszystkim i posiadasz wszystko i tych pragnień nie ma. I teraz tak, na przykład jako ty, ja, czy każdy jeden, który jest tu w ciele fizycznym, to jest tylko część mojej, na przykład ja, moja całość jest tam. Tylko ja oddzielam jakąś część i wysyłam jakieś ciało fizyczne, żeby doświadczało. Wtedy jak się połączy ze mną, jak odejdzie z ciała fizycznego, połączy się ze mną, z całością,
to mi przynosi informacje. Poprzez te informacje, które są dostarczane, potem drugą część energii wysyłam gdzieś indziej, ale nie, że w zwierzę. Nie ma, jeżeli doświadczasz jako człowiek. Nigdy nie wrodzisz się jako zwierzę dostarczać. Bo po co ci potrzebne, jeżeli jako człowiek informacje zbierasz? Jak będziesz wężem i te informacje jako wąż przyniosę, co ja mam z tym zacząć? Dory budować i myszy łapać? To nie ma sensu. Jeszcze żeby na początku, bo mamy w hipnozy, już można sięgnąć parę lat temu, jak powstaje istota ze źródła, ta energia, powstaje postać. I teraz masz dwa rozdroża są, od ciebie zależy, gdzie chcesz doświadczać. Albo w świecie zwierząt, albo w świecie człowieka. Jeżeli chcesz w świecie zwierząt doświadczać, możesz tak długo jak chcesz i możesz potem się zdecydować, żeby jako w ciele człowieczym doświadczać już w innym kierunku, innej świadomości, tak. Ale jak już zaczniesz doświadczać jako człowiek, nie masz powrotu czy życzenia, że idę znowu już jako zwierzę. Tego już nie ma, droga zamknięta. Ze zwierzęcego świata możesz człowieczy, ale z człowieka do zwierzęcia nie. I tutaj zwrócę uwagę wielu opiekunów zwierząt. Przyglądajcie się swoim zwierzętom domowym. Oni już pokazują. Jest kot czy pies, który jest zainteresowany, jak ty miotłą zamiatasz. Czy jak nawet idzie do ubikacji i przyglądasz, jak sobie tyłek podcierasz. Przyglądasz, jak ręce myjesz. Wielkie zainteresowanie, to jest przygotowanie się. Zbiera informacje, czy chce, tak, to, bo to jest naprawdę, to jest. Niektóre, co mówią, dzikie zwierzę, nie ma zainteresowania, a niektóre są bardzo, bardzo już zainteresowane zwierzę jest, co ten człowiek czyni, jak to działa. Przygląda się, nawet jak śrubkę przygląda, siedzi się przygląda. Tak? Teraz. Wtedy decydujesz, to jest twoja całość. Ja mówię o tej rozdrożeniu, ale ta całość tam zostaje. Tylko ty wysyłasz z tej całości kawałeczek twojej energii, która ta energia wciela się. Energia twoja pobudza ciało fizyczne do życia. Bez twojej energii ciało nie będzie funkcjonowało i nie ma życia. Tak samo mówi się, że ciało umiera, bo to jest takie tylko słowo, umiera. Energia odchodzi i ciało jest martwe. Energia jest wszystkim. A nasza część, która jest w ciele fizycznym, jest zawsze połączona z całością, z twoją całością. Każdy ma swoją całość. Ta piękna, czysta istota. I tutaj możecie sobie obejrzeć ostatnia sesja Weroniki. Podnicę do. Chyba to jest, tak, dobrze, to jest ta nazwa, daliśmy. Z nią regresję, gdzie ona wchodzi tam do tej energetycznej wody, gdzie cała całość na nią czeka. I ona się łączy ze swoją całością, przekazuje informacje. Pięknie, pięknie wytłumaczone. Michał znowu, on już jest całością tam. Jakżeście oglądali z nim regresję, zapraszam serdecznie, gdzie Wezus mu pokazuje, zobacz, to jest wszystko twoje. On to zna, on tam jest, on jest, należy do tej całości jak każdy z nas. I tutaj mamy problem wielki. Właśnie dzisiejsze czasy. Czemu istnieje druga strona? Czemu chcą zniszczyć naszą całość? Bo tu chodzi o to, jeżeli twoja część nie połączy się z całością, ma uszczerbek, egzystuje, ale nie jest całością, bo brak jednej części energii, tak, która nie zadokuje. I tutaj ciemna strona chce odciąć, żeby tam my, jako wysokie, potężne istoty, żebyśmy nie funkcjonowali, bo nie możesz funkcjonować, bo nie jesteś całością. Czekasz, jesteś w oczekiwaniu tylko, tak? Czekasz na twoją część. Musisz czekać, nie masz innego wyjścia. Jak to długo, wiekami może trwać, może parę dni trwać, wiadomo. I tutaj to nie jest, że z dnia na dzień wymyślili. To trwało latami.
myślą te gady, jak tutaj odciąć, żeby te istoty tam nie mogły rozbudowywać wszechświata, żeby nie być tym źródłem, tak? Właśnie, poprzez to coś, co wymyślili ludzie, przyjęli to, bo ludzie chcą żyć. Tak, chcę żyć tutaj, w ciele fizycznym, ale żyć tam nie możesz, tak? Tutaj nie ma tego, nie ma sensu i ludzie o tym nie myślą, nie wiedzą, może tej wiedzy niektórym brakuje, ale niby dużo jest przebudzonych, nawet nie pomyślą o tym. Właśnie, żeśmy sprawdzili, Rafael z Wezjusem przekazali dokładnie, że to coś, co jest dostarczone ciału fizycznemu na dzisiejsze czasy, odłącza twoją energię od źródła, a źródłem jesteś ty sam. Każdy jest źródłem całości potężnego źródła. Nazywamy go Bogiem, Ojcem. Tak? I tutaj jak długo będzie ta część energii, ta dusza nazywana w zawieszeniu, będzie się tłuc po wszechświecie, będzie ciągle wysyłana gdzieś tam, doświadcza i będzie w bagno wrzucana, co, no bo co przeżywasz? Głód, brak pieniędzy, brak tego i ciągle czegoś brak, latanie jak ten mrówki za czymś i znowuż odchodzisz, i znowuż na czymś latasz. Nie masz czasu przystanąć, nacieszyć się, porównać, że każdy liść ma inny wzorzec, czy każdy kwiat ma inny kolor czy zapach. Ludzie zapomnieli o tym, bo szukają czegoś, chcą, tak? I tak nas przyzwyczaili. Nie tylko, jak ja sobie pomyślę wstecz, że moja prababcia czy prapra nie dostawała tego czegoś. Rodziła dziecko w domu, tak? Przyszedł jakiś tam pomocnik, dostał za to kaczkę czy parę litrów mleka. Dziecko czekało, aż to łożysko, ta pępowina wyschnie, tak? Bo to jest potrzebne. Łożysko jest bardzo potrzebne, czy to zwierzę, czy matka. To jest dostarczenie minerałów życia dla matki, dla dziecka. Zobaczcie, mam tutaj koło mnie zwierzęta. I przede wszystkim matka ma wtedy dobre mleko. Dziecko dostaje, to jest jak... Łożysko jest jak szczepionka dla dziecka. To jest system immunologiczny, wzmacnia, tak? Kiedyś nie było czegoś. Chodzili osmarkani 7 dni albo tydzień czasu, było po wszystkiemu. Jadło się brudno, jadło się skromnie, jadło się sezonowo, tak? Nie widzieliście tyle ludzi. Ja z mojego dzieciństwa miałam tam w miejscowości dwoje dzieci, które miały, że upośledzone to niedobre słowa, które no, były, miały niedorozwój. A teraz się obejrzycie masowo. Down syndrom. Ja mam też syna Down syndrom, tak? Poprzez pracę z nim, poprzez energię, poprzez łączenie się. Mój syn siedzi na komputerze, czyta, pisze, trzema językami obraca, tak? I tutaj. Ale on nie dostał tego z czegoś od urodzenia, bo on miał wadę serca. Kardiolodzy powiedzieli, że on w życiu nie może wziąć tego czegoś. Zobaczcie, jeżeli kardiolog powiedział, że nie może wziąć tego czegoś, co oznacza, jaki ma wpływ na serce to coś. On nie miał, on się rozwija dobrze. A dużo lata i daje to coś, bo chroni, nie chroni. I dlatego, a dzisiaj to, co się stało na masową skalę, to po prostu mi nie żal tych ludzi, bo każdy ma siebie jako część świadomości, musi się sobą zająć, a nie to, co mi ktoś mówi. Ja muszę wiedzieć, co jest dla mnie dobre. Ja muszę wiedzieć, co jest dla mojego dziecka dobre, a nie co mi ktoś mówi, że to jest dobre. I to jest bardzo ważne. Także odcinają się od swojego, czy poodcinali się od swojego źródła. Teraz im jest tym dobrze, bo będzie tam coś zielonego w ręce miał, idzie do kina, do restauracji, ale to zielone zostanie razem z tobą tutaj na ziemi. To zielone nie pójdzie z tobą tam. Papierek. Czy mam takie pytanie, czy każdy jest tak samo zbudowany, że ma to wyższe ja, czy gady też mają tam swoje wyższe ja, a tutaj tylko się wciela ich kawałek?
Czy wszyscy ludzie i ci, którzy są niemądrzy i dokonują niemądrych wyborów, też mają swoje wyższe ja tam po drugiej stronie, a tutaj mają tylko cząsteczkę? Czy my wszyscy jesteśmy tacy sami, bo czytam taką książkę teraz trójki autorów, Joanny Rajskiej, Moniki Rajskiej i Jacka Czapiewskiego, hiperfizyka, i oni tutaj podają, że istoty tam po drugiej stronie, w wyższych wymiarach, nie wszystkie są takie same i nie wszystkie istoty, to z czym się spotkałaś u Weroniki, u Michała i u siebie samej, że macie po drugiej stronie, w wyższych wymiarach macie swoje wyższe ja, prawda? Jesteście jako istota tam i macie tutaj kawałeczek, który się wciela. Podobno nie wszystkie istoty to mają. Poza tym ja to się zastanawiam nad tymi, którzy dokonują wyborów takich, że sobie biorą eksperyment medyczny, robią na sobie eksperyment medyczny ze skutkiem śmiertelnym. Czy oni mają to wyższe ja, czy oni nie mają wyższego ja? To jest dla mnie bardzo dziwne, jak my się bardzo, bardzo różnimy między sobą. To już opowiem. My wszyscy mamy wyższe ja, to jest ziemskie słowo, naszą całość. Każdy ma swoją całość, swoją postać. Tak samo jak już ci dawałam przykład, chcę, żeby biorę sobie najmniejszy palec i wysyłam tam do Włoch na 2 tygodnie i tam niech zbierze informacje, palec wraca do mnie tu i już wiem, że czy tam ja pojadę całością tam, czy informacji mam i starczy, już tam nie muszę więcej nosa wkładać, tak? To jest to. Wszyscy, ale gadzie, mózgi nie mają tej świadomości, co my, człowiek. Mhm. I mają inne źródło. Jest bardzo fajnie wytłumaczone, Michał o gadach przekazał. O Watykanie zwalczył. Michał potężną pracę odwalił dla całej ludzkości. Potem było spotkanie z tym głównym gadem tam na jakiejś planecie. Nie wiem, czy oglądałaś. Ten główny, który miał wpływ na tutaj, na te gadzie energię w ludziach. Bo gadzie energię potrafią się podłączać. Oni nie podłączają się do duszy, bo nie mogą. Do umysłu ziemskiego. Oni mogą manipulować poprzez umysł ziemski. Na to mają wpływ, ale nie na duszę. Dlatego wymyślili teraz to coś, co odłączy te cząstki od całości. O to im chodziło. To jest walka. Jak tamten gad, który miał wpływ na te gadzie energię tutaj, po prostu są odłączeni. I Michał powiedział, to jeszcze było w zeszłym roku, że powstanie chaos, bo oni bez szefa, tak, firma zaczyna się rozpadać, chaos się tworzy i to się dzieje. Dlatego latają, nie wiedzą już, co wymyślić, tak? Ale poprzez to my musimy to zobaczyć inaczej. Sterowanych przez gadów, my nie musimy ich nienawidzić. Mm-hmm. My musimy być wdzięczni, że oni nam odkryli prawdę. Tą prawdę, która była przykryta i nie wiedzieliśmy o tym, gdzie żyjemy, na jakim podłożu stoimy. Dzięki nim właśnie, żeśmy tą prawdę zobaczyli. I możemy sami z tego wyjść, z tego bagna, nie poddać się. Teraz każdy jeden może wyczuć gadzią energię. A jak? Czujesz. Jak można wyczuć? Ja nawet wyczuwam, ja energię wyczuwam, jak ktoś koło mnie stanie. Ja wyczuwam od razu i odstęp. Najgorsi są ci, właśnie gady są bardzo podstępne. Te gadzie energię, bo to jest postać człowieka, tam jest, to jest dusza, bo bez duszy nie ma życia. Tylko ta energia ma wpływ na ten umysł ziemski, na tego człowieka. Oni potrafią być bardzo podstępni, na przykład
nie znasz kogoś, czy to kobieta, mężczyzna podchodzi do ciebie i się z tobą zachwyca, oj, cię dotyka, oj, jaka ty piękna, oj, jaka tego, jaka. Trzeba być bardzo ostrożni. Oni wtedy zawiną cię w palec i ty, o, jaka fajna osoba, jaka miła, jaka ten. Zadaj się z taką osobą. Za 2 tygodnie, za miesiąc wiesz, z kim masz do czynienia. Po prostu zdominuje ciebie całkowicie. Każdy się cieszy z tego, że ktoś jest miły, że ten nie, to jest ponad miły, ponad zachwyceniem sobą. Tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Kiedy ktoś jest tak? Sztuczny i jest taki za bardzo się z tą swoją... Nadskakuje. Tak. Kiedy nadskakuje, kiedy jest sztucznie rozentuzjazmowany, prawda? Czerwona lampka powinna się zapalać. Tak. Uważasz, że wtedy ta osoba jest co? W środku jest gadem, czy jest pod wpływem gadów? Energia gadzia jest. Bo energia gadzia, umysł ziemski po prostu zdominuje i jesteś ich robotem. Ta dusza jest uwięziona, ta energia w tym człowieku jest uwięziona. Nie połączy się nigdy z umysłem ziemskim, o czym ja mówiłam, że przed porodem to się może stać, tak? Że ciało matki się rodzi. Ta dusza wycofuje się z tego, tak? Tak samo jak jest zapanowany, czy opanowany poprzez energię gadzią, umysł ziemski, mózg, tak? A dusza jest w środku, jest zamknięta, jest niewolnikiem, ich niewolnikiem. I to już jest, że oni mają zapanowane nad tą duszą, tak? I tą duszę przejmują, przechwytują. I potem następne, to jest to reinkarnacja. Następne. Błyskotkami, błyskotki to jakieś tam światełko fioletowe, czy jakieś sztuczne światełko. Mieliśmy to w regresjach, właśnie prowadzą. I już mają następne życie, wybierz 3 życia, które może. Nic nie jest dobrowolne. Już masz, wybierz, które jest najfajniejsze dla ciebie i już cak, już się wracasz. Tak? A nie masz twoja jest odebrane. Jak możemy się bronić? Jest jakiś sposób, żeby się bronić, pomagać innym? Myślę, że parę osób wyciągnęłaś z takiego podpięcia do gadów i pasożytów energetycznych, bo gady, tak, bo... ja ogólnie nazywam wszystkie pasożyty gadami i takie, które się podczepiają, doją z nas energię, a my ich nie widzimy, bo my nie postrzegamy ich z jakiegoś tam powodu. To są jakieś istoty energetyczne, które może kiedyś się uważało za duchy, zjawy, demony, upiory, tak? A teraz możemy nazwać je istoty energetyczne. Może one nawet nie są z naszego świata, ale jakoś mają sposób, żeby z nas, nam zabierać energię i nam niszczyć życie. Co możemy zrobić? Haniu, przepraszam. Teraz tak. My oczyszczamy z chipów z programów na bazie u Rafaela, tak? Właśnie. Gady chipują ciało astralne. I te chipy, to nie są, co sobie wyobrażasz, jakieś tam metalowe. Ja na to mówię złom, to jest innej postaci. Ciało astralne na tej duszy wędruje cały czas z tymi programami. Przy każdym wrodzeniu się, w zależności od sytuacji, program się włącza. Jakiś tam program. I dlatego ludzie są, mają nienawiść, potrafią zabić. Wszystko, co jest złe. Wszystko co złe, te programy, bóle głowy, jakieś choroby fizyczne występują, czy symptomy, tak? Poprzez te programy, po usunięciu czytów programu, całkowita zmiana jest tego człowieka. Już wtedy nie ma, bo jest odłączony program i nie ma od gadów żadnego wpływu, tak? Oni nie manipulują tymi programami, że ci włączają. Nie. Są tak ustawione te chipy, że one się w specjalnych sytuacjach same potrafią włączyć, tak? Już oczyszczaliśmy małe dzieci po porodzie i one już się wrodziły z programami, z chipami. Tak samo oczyszczamy zwierzęta. Zwierzęta mają inne chipy, nie jak człowiek. Zwierzęta mają chipy stworzone przez człowieka.
wkradają te ciała fizyczne. Kopniesz psa, uderzysz zwierzę, czy krowę, czy konia, czy kobietę. To już człowiek zadaje ten chip, ty, jak gad się zachowujesz do zwierzęcia. I potem jak się wraca to zwierzę, znowu ciało fizyczne, zwierzęcie, wtedy te programy się włączają, żeśmy oczyszczali, jakie są zmiany u zwierząt. Ja moje wszystkie też i papugi, nie było zwierzęcia bez chipu. A to my tworzymy jako człowiek znowu zwierząt. Się powtarza, nakrywa się sytuacja. Nas atakują gady, a my atakujemy świat zwierząt. Aha. To samo, nie? Klonujemy zwierzęta, maltretujemy zwierzęta. No właśnie, jaki jest ratunek? Słuchaj, czy każdy sobie sam może też pomóc i zmienić, oczyścić się z tych chipów? To jest pierwsze pytanie, a drugie na masową skalę, jak możemy innym pomagać? Jeżeli ktoś, widzisz, ten program, który ma, jak alkoholik, jest dużo alkoholików, którzy mają programy i on nie chce pić, ale przychodzi godzina, tak, i on już sięga po butelkę, już, bo już musi. To jest, jak to się mówi, na takich ludzi są no, jakby zmuszani, oni o tym nie wiedzą, tak? Na bazie to robią. To robi wysoka technologia, która to ściąga, to się rozświetla i to jest ściągane. I od razu odczytuje, co ten program czynił. Tak? Ludzie to potwierdzają, którzy byli na... No Haniu, byłaś sama, nie? Tak, byłam. Mhm. Byłam na oczyszczaniu, ale w moim przypadku oczyszczanie nie dało natychmiastowych efektów. Powiedz, czy właśnie oczyszczanie powinno dać natychmiastowe efekty, czy to trwa czasami długo? W zależności, jeżeli na przykład program no, tworzył u ciebie jakieś boleści, jakieś stany fizyczne ciała, tak? Jakieś zmiany, to jest też proces, jak się program jest wyłączony, to jest proces cofania się. Tak samo jak odnowa komórki macierzystej, to jest proces. No tak, tak, tak. Wiesz, że ja miałam taki program ostatnio z Wedamirem Cezarym Stawskim o czerwonej pigułce. Tam rozmawialiśmy o tym, że czerwona pigułka potrzebuje dużo czasu. U niego było 8 miesięcy, zanim on zauważył różnicę. Ja widzę różnicę po 2 miesiącach. I dla mnie to, wiesz, to, co robicie na bazie, to jest praca energetyczna i to jest bardzo fajna rzecz, żeby ukierunkować na jakiś cel, bo mnie to ukierunkowało na taki cel, że ja mam odnowę biologiczną i teraz w rzeczywistości będę napotykała na różne okazje, żeby w fizyczności zrealizować sobie ten mój cel odnowy biologicznej. I myślę, że po tym, jak wy mi zrobiliście na bazie odmładzanie, to ja zaczęłam szukać, tak jakoś się, wiesz, po prostu tak jak pistolet ma celownik i celujesz w jakiś cel, to ja wyznaczyłam sobie dzięki temu cel i po tych waszych, po tym naprawieniu mnie, oczyszczaniu, odmładzaniu na bazie i w laboratorium w ezoterycznym świecie, ja zaczęłam oczekiwać, że będzie coś. Więc, żeby wyjść temu naprzeciw, zaczęłam ćwiczyć, takie są fajne ćwiczenia Ewy Chodakowskiej, nazywa się to skalpel. Bardzo dobre ćwiczenia. I robiłam te ćwiczenia, zanim przyjechałam do Polski, a w Polsce natknęłam się na Wedamira, na Cezarego i biorę pigułkę, która aktywuje komórki macierzyste. I myślę, że to wszystko jest połączone. Wiesz, ja myślę, że jest połączone to, że działania w sferze ezoterycznej potem się manifestują w rzeczywistości już jakimiś konkretnymi zdarzeniami. Co o tym sądzisz? I teraz ja tutaj chciałam do odnowy komórki macierzystej. Teraz tak. Komórka macierzysta każdej istoty jest osobista. Nie ma powtarzalnej. To jest jakby... Jak odciski palców, dziecko się rodzi, nie ma od rodziców powtarzalnych tych papilarnych linii. Ma swoje. To jest pieczęć istoty. To jest,
to jest, jak mówią, paszport uniwersum, linie papilarne, tak? Teraz ta komórka macierzysta, te DNA, to jest, należy do tej całej istoty tam. A jako część twoja, ta energia, która schodzi, ona zabiera tą informację i ona przekazuje ciało fizyczne. My tu nie mówimy o genetyce, którą też ciało fizyczne ma od rodziców, czy od dziadków, czy pradziadków. My mówimy tu o DNA. Nie ma powtarzalnej DNA. Bo jeżeli by były jakieś tam dwie, trzy osoby w świecie, szukają mordercy, już pięć tych osób chwycą, no bo mają wszystkie te same. Nie ma. To jest jedyny, każdy ma przy stworzeniu ciebie jako istoty tam w źródle. I dlatego bym była tutaj ostrożna, żeby DNA, obojętnie z czego, brać do siebie. Nie wiem o tym, Rafael dał odpowiedź, jest zanim ty włożyłaś, to już żeśmy o tym, tą informację dostali, że może stworzyć chaos, bo to nie jest twoje DNA, jest jedyne DNA, nie możesz obcych DNA brać, dlatego w tym coś, co dają, się bronimy przed tym, zmienia DNA. I o to chodzi, jak zmienia twoje DNA, to jest odcinana twoja część, bo nie pasuje. To jest informacja, która nie zadokuje do twojej całości, bo jest zmieniona. Rozumiesz? No, o to dlatego ta pigułka, o której rozmawiałam z Wedamirem, to nie polega na tym, że ty bierzesz cudze komórki macierzyste, to zupełnie na czym innym polega, tylko ty aktywizujesz swoje komórki i tam jest cały zestaw suplementów i minerałów i różnych rzeczy, a to z awokado, a to z aloesu, różne oleje, ekstrakty i to wszystko się w jednej pigułce jest skompresowane, żeby jednocześnie pobudzało twoje własne komórki macierzyste, czyli nie są to cudze, tylko twoje mają się uruchomić i przy tym jeszcze dostarczasz sobie do odbudowy komórkowej dostarczasz sobie suplementy, właśnie te elementy, które służą do odbudowy komórek, twoich własnych, czyli wiesz, suplement po prostu. I rzeczywiście gotowe komórki macierzyste, myślę, że mogą rzeczywiście skrzywdzić kogoś, tak? Czy wstrzykiwanie sobie preparatów, które mają ci modyfikować twoje DNA, to nie widzę w tym nic sensownego, ale tutaj akurat to, o czym rozmawiałam z Wedamirem, to były suplementy, które mają cię aktywować. Podobne rzeczy robią też takie komory hiperbaryczne. Nie wiem, czy słyszałaś. Są komory hiperbaryczne, w których uzyskujesz takie inne ciśnienie niż zwykłe i to właśnie też aktywizuje twoje własne komórki macierzyste. Także ludzie też sobie regenerują wtedy swój organizm. To jest też proces powolny. Tu się bardzo wolno to wszystko dzieje, ale stabilnie, bardzo wolno, stabilnie i rezultaty też są bardzo dobre. Widzisz, tutaj przy odnowie komórki macierzystej, tam na bazie u Rafaela, o co tu chodzi? To jest informacje, ile istnień, nikt nie wie, ile miał, tak? To przy każdym zaistnieniu w ciele fizycznym, obojętnie z jakich przyczyn zewnętrznych, czy poprzez choroby, poprzez programy, te chipy, tak? Te informacje są zniekształcane, są niszczone, dlatego ciała się szybko starzeją, chorują i tak dalej. A przy odnowie komórki macierzystej, jest ta główna, ma się jedną gdzieś tam, to jest właśnie na tym ciele astralnym, która ma tam ta główna cała postać. Tam są te informacje stamtąd, to jest jakby archiwum twoja. Cała postać jest archiwum twojego istnienia. Stamtąd one są te czystsze, najczystsze informacje, te twoje tu już są wypychane, niwelowane i te prawdy. Przy twoim zaistnieniu, jakie dostałeś, są dostarczane. Na tym polega odnowa komórki macierzystej. To jest dla ciała fizycznego i
twojego ciała duchowego. Tak? No i wiesz co? Właściwie jest taka dziedzina, nazywa się epigenetyka. Ja o tym się dowiedziałam od takiego naukowca, nazywa się Bruce Lipton. Bruce Lipton mówi o tym, że każda komórka dostaje informacje z zewnątrz, na przykład komórki macierzyste dostają informacje z zewnątrz, ze środowiska, czyli zobacz, ze wszechświata dostają informacje, co ta komórka ma się przerodzić, czy ma być komórką mięśnia, czy ma być komórką paznokcia, czy ma być komórką oka. Więc tutaj zobacz, epigenetyka, to co mówi Bruce Lipton, naukowiec, pokrywa się z tym, co ty mówisz, że informacja przychodzi skądś z innego jakby, wiesz, świata, tak? Czyli z naszego świata tego ezoterycznego, prawda? Z DNA astralnego tu nam przychodzi, z ciała astralnego nam przychodzi informacja, jak zbudować tu w fizyczności nasze ciało, prawda? Widzisz, my tutaj nazywamy, ja mówię, to jest inny wymiar, bo każdy wymiar to jest żywy. Każdy wymiar to jest rzeczywistość. Inna jak ta, inna rzeczywistość, ja mam, posiadamy. Teraz tutaj też taką ciekawostkę. Właśnie to DNA, które my posiadamy, jesteśmy tam też tą istotą, tą prawdziwą, najczystszą. I pamiętaj o tym, jeżeli tu się ty wrodziłaś, czy ja, to nasze rodzice, czy matka była dopasowywana, jakby wpierw wyszukana, że ja tu się wracam. Bo mój wygląd, dobrze, ciało fizyczne się starzeje, ale nasze informacje nas kształcą, nasz wygląd, oczy, ja się doszukuję, a do kogo podobna? Do babki, do dziadka, jakieś tam, a to może tam kominiarz był, szukają podobieństwa. Genetycznie przyjmujemy podobieństwo do rodziców, tak? Ale nie mamy ich odbicia całkowitego. Mamy własne. Nasz wygląd jest tam. Tu nie chodzi o otyłość, o że mi zęby brakują, czy tam krzywy nos, czy coś. Nie o to chodzi. To jest ta całość twojego odbicia. To ty tak wyglądasz tam. Dlatego jesteśmy tak różni. Bo każda istota ma inny typ wyglądu. Bo byśmy byli wszyscy tacy sami. Wszyscy blondyni, albo czarni, albo tego. A to jest każdy inny, bo każdy został inaczej stworzony. Każdy ma inny DNA, każdy ma inne linie papilarne. Ale wygląd zawsze, tam jesteśmy piękniejsi, lżejsi, wyści, radośni, miłości. Ci nic nie brakuje, wszystko masz. Twoja myśl tworzy, tak samo jak tu tworzymy. Zanim ja zupę ugotuję, muszę myśleć, pomyślę. Pierw pomyślę, na tym polega tam też. My też poprzez nasze doświadczenia w ciałach fizycznych zwierzęca rozbudujemy wszechświat, wszechświaty. Nie jest jeden wszechświat, światy. Ja mam kontakt z Jezusem, to jest mój partner tam. On jest przy mnie, odczuwa, dostarcza mi też informacje. Ja mam podróże w nocy, mam w południe, mnie ścina z kolan. Ja się muszę kłaść 2 godziny, cak, i ja się budzę w takich emocjach. Ja tam jestem cały czas i my coś tworzymy, tak, na tej nowej przestrzeni. Ja już tam, jeszcze chciałam dopowiedzieć, zobacz. Jak nie ma nic, z niczego się nic nie stworzy. My, jak ja mam pamięć, jak ja dostarczałam noworodki na planetę, nie powiem, czy była Ziemia, 2 istoty, para czekała, a my w takich kapsułach szklanych, jeszcze jedna istota była koło mnie. Ja miałam świeżo urodzone, a ten drugi może 2 miesiące miał to dziecko. Oni czekali, się cieszyli, żeśmy im dostarczyli. To jest rozmnażanie. Tak samo jak ja już na tej nowej przestrzeni, ja ile już zwierząt dostarczyłam? Koty, papugi. Jak tam nie ma ciał fizycznych, nie mogą się rozmnażać, nie będzie życia. To ma logikę. Pierw trzeba materialne ciało dostarczyć, żeby to się mogło rozmnażać, bo jak nie dostarczysz, to nic nie będzie. Ja te doświadczenia, ja mam tą pamięć, ja mam to doświadczenie, ja jestem podróży, ja wiem, o czym ja mówię. Może mnie za wariata uznają. Mi jest obojętnie, może jestem wariatem, ale ja mówię to, co jest.
przekazuję to, co ja wiem, gdzie jestem. To powiedz nam jeszcze, wiesz, bo my tu się interesujemy, jak przeżyć, jak przetrwać. Co możemy robić, żeby się nie dać gadom? Gady to są jakby z jakiejś innej przestrzeni, z przestrzeni, gdzie przychodzą nam tutaj psuć i dokuczać. Czy my, jak będziemy się przenosili do tego nowego świata, co mamy zrobić, żeby się przenieść do nowego świata z twojego punktu widzenia? I jak mamy im uciec? Jak się od nich odseparować? Czy my mamy ich zniszczyć, zlikwidować? Oni nie mają tam przejścia. Oni nie mają przejścia tam. Nie mają przejścia, bo te energie nie przejdą. Bardzo fajnie jest sesja informacji poprzez Michała przekazane. To przejście tam. Przez Weronikę też przejście tam, wszystko się pokryło. No, człowiek musi nad sobą dużo pracować. Przede wszystkim nie przywiązywać się do niczego. Stwórz twoją ścianę. Ja na przykład kocham tu, gdzie jestem. To nie jest moja własność, my wynajmujemy. Ale ja stworzyłam raj dla zwierząt. Tak? Mam przestrzeń, którą ja mam ochronę. Tutaj tą ochronę ty, twoją świadomością, co stworzy, to nic złego nie wejdzie, nic, nawet już lisy się nie pokazały, tak? Bo mi narobiły szkód. Dobrze. Kopia, widzisz, jak my jesteśmy stamtąd, częścią, którą jesteśmy całością tam, to, co tu zostało stworzone, w tej nowej przestrzeni już też jest. Aha. Ale ty musisz połączyć, bo tam jest piękniejsze, to jest wszystko, nie będzie żadna ruina, bo to nie egzystuje. Ja już tam widziałam. Ty musisz, Weronika też wytłumaczyła. Ty musisz sobie zwizualizować i połączyć z tym, co ty masz. Mm-hmm. I po prostu lecisz sobie i to upiększasz, nakładasz to, co, w czym chcesz się znaleźć. Tam nie ma, że znajdzie się w dżungli, z pałką będziesz latała za czymś. Nie. Tam jest życie, tam już jest. Tam nie ma lekarzy, bo nie ma potrzeby. Tam jest technologia tak dostarczona, jak tu była też na początku. Tu nie było lekarzy. Tam właśnie o to chodzi. Kładzie się, masz coś złamane, od razu już masz. Jak jaszczurką łapka odpadnie czy odgryziona i narasta. My też to możemy mieć. Nam to zabrali. Bo ci, co mają amputowaną jakąś część ciała, oni ją dalej odczuwają. Bo jak odcinasz, nie ma, nie odczuwasz. Odczuwają palce, swędzą palce, których nie ma. To jest. To jest to ciało astralne. To jest ta całość. Tu fizycznie to zniknęło. To jest, to istnieje po prostu, tak? I musisz się pozbyć tutaj chęć posiadania. Bo my mamy nadmiar. My mamy to. Ja wszystko wywaliłam. Wszystkie meble, jakie były tu. Nie ma nic. Ja mam wszystko teraz z drzewa, z palet. Ja nie chcę tego, bo to jest zaraza dla mnie. Wiesz, kurzysz i kusisz. Nie. Wyślę ci zdjęcia. Nie wiem, czy już wysłałam. Dobra. Wyzbyć się nienawiści. Nie możesz nikogo, ty nie możesz nikogo zmienić. Możesz sama siebie zmienić. Żeby każdy sam potrafił siebie zmienić, no to mamy cudownie i pięknie wkoło siebie. Ale jak ty nie możesz wkroczyć drugiemu, bo ja tak chcę, ty musisz taki być, ty musisz to zjeść, bo ja to jem. Tego nie ma. To nam zostało. Nam to zostało stworzone, że my musimy tacy być, to jest złość, to jest złośliwość, tak? My dyktujemy, jaki on ma być, czy co on ma lubić, czy jak ma mieszkać. Nie wolno. Obgadywanie, wyśmiewanie, krytyka. To jest. Tam nikt nie przejdzie, który te właściwości ma w sobie, bo tam przechodzisz, tam jest coś, tam nie ma dyktatury, tam nie ma zazdrości, nie ma nienawiści, nie ma krytyki, nie ma nic. Żyją wszyscy w takiej jedności. Spojrz na drugą, radość taka, że fajnie, że jesteś. Wszystko. Nie musisz narzucać, o, chodź do mnie na kawę. Ten też ma kawę. Ty nie musisz wołać kogoś, bo chcesz pokazać, ja mam, a może ty nie masz. Rozumiesz, to takie przykłady są. No i trzeba się dużo rzeczy pozbyć, tak jak mówiłam, nienawiść, zazdrość, krytyka, wyzywanie,
tamtego miejsca nie ma. Tu też był początek taki sam. Tu, w tej gęstości. Tak. I sam była czystość. Było wszystko. Potem zaczęło się. Gady odkryli piękność i co? Mam przykład, bo mój syn pyta, miałam z nim regresję, on był na Atlantydzie, jeden z przywódców. On właśnie dał się zwieść ciemnym na błyskotki. Potem to pojednanie było z jego przyjacielem, bo było tych dwóch, nie tamten nie chciał, a ten jednak dał się zwieść. Albo no, regresja była, to było, mówię ci, że łzy mi leciały, tak on przeżywał, nie? Sam to wszystko. A ta regresja jest na twoim kanale? Czy nie? Nie wiem, muszę nie była. Muszę teraz pytać, czy, no bo to było tak drastyczne. I on może nie chciał, żeby wiedzieli, że on właśnie też sprzedał cywilizację. Za coś, co mu pokazali, technologię mu pokazali i on się dał załapać. A to miało być dla jego ludu. A oni wybili wtedy i jego też zabili. Przejęli po prostu. Wiesz, ja słuchałam tej regresji z Weroniką o tym, jak my będziemy osobiście przechodzić do nowego świata i mi się to podobało, bo zobacz, co ja robię od roku. Weronika tam mówiła o tym, że my mamy patrzeć się i skupiać na swojej własnej ścianie. Możemy być w tym pomieszczeniu z inną osobą, która patrzy na przeciwną ścianę i widzi tam powodzie, pożary, niszczycielstwo, jakieś paszporty zielone, różne cuda i boi się, umiera ze strachu, tam się w życiu tej osoby dzieją złe rzeczy, a ty zafiksujesz się, ustalisz sobie swój kierunek, patrzysz się na swoją ścianę, na twojej ścianie jest jasno, jest światło, są rośliny, jest pięknie, jesteś jakby w tropikach albo w pięknym lesie, w pięknym ogrodzie i ty się tam skupiasz się na swoim szczęściu, na swoich przyjaciołach, na swoim dobrym samopoczuciu. I dla mnie to jest taki, ja też się tak zafiksowałam od roku na to, że mnie nie będą straszyli jakiekolwiek wiadomości z głównego nurtu pochodzące o tym, jak to będzie strasznie w Anglii, jak to będzie strasznie w Polsce, jak to będzie strasznie w Hiszpanii, jak to Hiszpanie nie wpuszczają do turystów, do siebie, jak ich stresują, jak im każą się szczepić, albo że wszyscy się muszą zaszczypawkować, bo będą paszporty, nie będzie się wpuszczało na samoloty albo w inne miejsca. To dla mnie, ja to olewam, że tak powiem, ja uważam tak. I kiedy słyszę takie wiadomości, to ja podchodzę do tego w ten sposób. Mnie to nie obchodzi, to jest wyświetlane na ścianie, za moimi plecami, dla ludzi, którzy się patrzą w przeciwnym kierunku, ja się patrzę w kierunku światła, ja się patrzę w kierunku moich kwiatów, ogrodów, mojego pięknego nowego życia, mojej młodości, moich komórek macierzystych, które mi wszystko odbudowują od nowa. Ja tam będę miała piękny ślub z moim pięknym narzeczonym, będę tam miała cudownych przyjaciół, już zbieram całą wielką grupę, sobie kompletuję, mam wspaniałych ludzi dookoła, wolnych, odważnych i dla mnie to wszystko działa tak jak tam w regresji mówiła Weronika, ja się ciągle patrzę na tą moją ścianę i olewam wszystkie inne ściany, powiedz mi, czy ty też tak robisz, że nie przyjmujesz do wiadomości negatywnych scenariuszy, negatywnych wiadomości w mediach. Jak ty to robisz? Ja telewizji już nie oglądam, za mną jest, ale stoi, ja już nie pamiętam kiedy. Ja z telewizji się boję. Nie, że ja mam jakiś lęk. Ja się boję, ja nie chcę tego wiedzieć, bo wiem, że zamulą mi mózg, jak coś. Ja tego nie chcę wiedzieć. Muzyka, mam hiszpańską muzykę, ja mam odgłosy ptaków, papug, psy szczekają. To jest dla mnie ważne. Ja właściwie to nawet radio nie włączam, bo ja muszę słyszeć, co się dzieje na dworze. Gdzie kotek miał, czy potrzebuje pomocy, tak? To mi jest ważniejsze. Ja lekceważyłam zawsze te majtki na nosie, nie?
Ja wchodziłam do sklepu i kasierki nie zwracały uwagi. I stary Hiszpan już się trzęsie, a ja do niego mówię, co, boisz się śmierci? Ja też, dlatego nie mam majtek na nosie. Nie? Tak odpowiadałam i lekceważyłam to. Starałam się, unikałam do miasta jeździć, bo my za miastem 5 km jesteśmy, mamy rancho, nie? Bo mnie to nie interesuje. My mamy tutaj wszystko, sąsiad, ten mi da warzywa, tu jakaś wymiana jest, no tu ja daję jajka, nie? To jest mi ważne. Kiedyś, wiesz, lubiłam coś, kiedy się szło gdzieś tam po tych, nie? Shopping. Mnie to nie interesuje. Ja otwieram szafę, ja mówię, tyle masz rzeczy, ty nie potrzebujesz. Po co to? Bo kiedyś jak się szło do miasta, to się chciało coś nowego. Ale mi już to nie potrzeba. Mi jest ważne, że zwierzęta mają jeść. Ja się cieszę, one są zdrowe. Weterynarz. Mm-hmm. Tak? To wszystko. To mi jest ważniejsze. I żyjemy zdrowo. Żyjemy po prostu zdrowo. Że co mnie tam straszą, że nie będzie jedzenia czy tego. No przepraszam. Rób se sam. Ja nie czekam, że pójdę do sklepu. Masz kawę, trawnik zniszcz, posadź se pomidory, ogórki, zrób se weki. No wszystko można. Wszystko jajka. No można. Kiedyś to mieli ludzie, co dzisiaj mają. My mamy za dużo. Pół świata tak głoduje, a pół świata wyrzuca jedzenie. Ja się z tym nie mogę pogodzić. Jeden drugi mu nic nie da. I tak to się przeniosło na ludzi, że każdy pod siebie nie widzi drugiego po ciebie, tak? I to jest tak, i właśnie ta zmiana, ta prawda, którą gady nam otworzy, otworzy też, naucz się dzielić z kimś, nie wchodź tam. Jak mówisz, to są brudasy, przeszkadza ci, to weź zawołaj koleżankę, idź posprzątaj. Już nie będziesz brudu widziała. Jak to jej przeszkadza, to zrób to, ale nie krytykuj. Zgadza się? Na tym to polega. A jak w Hiszpanii? Powiedz nam dla turystów. Może se turysta przyjechać do Hiszpanii? Czy są jakieś straszne restrykcje, tak jak w wiadomościach nam podają? Kłamią. W Hiszpanii przylatują wszyscy. Hiszpania nie oczekuje tutaj testów. Na przykład moja córka miała z wnukami przylecieć. Rezygnowała. Mówię o niemieckim restrykcjach. Tam przed wylotem miała się zatestować, tak? Mieli się testować wszyscy. I z tymi majtkami na nosie, wszyscy i samolot i tam, no ja mówię, no ja się bałam, rozmawiałam z tobą, że no chodzi o dzieci, nie? Żeby wnuków nie męczyć z tymi maseczkami. Dobra. Potem stąd, jak leci z powrotem do Niemiec, to tu musi test, 80 euro na osobę test tutaj. Bo Niemcy żądają. Jak któryś wylądują, znowu że jakieś tam testy im robią, chyba tymi patykami. Jak jedno się okaże, a znasz te ich testy, bo nijakie, są tak fałszowane, jeden z nich się okaże pozytywny, to tamci zawiadamiają tutaj tą zdrowia, to centrum i my musimy wszyscy na kwarantannę siedzieć w domach. I przez to ona sama zrezygnowała, tym bardziej 2 miesiące w ciąży, nie z 12 wnuczkiem. I mówią, nie, odczekamy jeszcze rok, 2 lata czekamy, odczekamy jeszcze. To nic nie robi. No dobrze, no dzieci się cieszą mniej na babcie, na basen, na dziadka, na zwierzęta, ale no mamy teraz inne możliwości, Skype i WhatsApp i tak dalej, nie? Ale teraz tak, zakłamany jest. Restauracje, że tu do restauracji, że z zieloną książeczką. Nieprawda. Możesz siadać, gdzie chcesz, jeść, pić, wszystko bez maseczek. Na ulicach bez maseczek, ale tylko do urzędu i do sklepów, że musisz nakładać. Jak się zapomnisz, że nie nałożysz, to oni już mają tak zaćpane mózgi, że oni tego nie widzą. I nie widzą, kto ma, kto nie. No. Także to jest zakłamane.